Już. Dzień dobry. Otwieramy 35. sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 2 października 2020 w formie obrad online zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Serdecznie witam wójta Ireneusza Szymczaka. Dzień dobry. Serdecznie witam panie i panów radnych. Dzień dobry. Serdecznie witam pracowników Urzędu Gminy, serdecznie witam wszystkich słuchaczy, którzy tę sesję będą oglądać. Sprawdzimy kworum. Ilu radnych jest nieobecnych? Nieobecny jest Ryszard Kendra i Karol Droszcz. Kworum 13 radnych. Dziękuję bardzo. Możemy podejmować uchwały. Dostaliście państwo radni na maila porządek obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Tak, panie przewodniczący, ja chciałbym wprowadzić dwie uchwały do porządku obrad. W punkcie 6.8 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 29 rzymskie 156.20 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Pniewy. I w punkcie 6.9 uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze ma jakieś propozycje co do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to przegłosujemy nowy porządek obrad z wprowadzonymi poprawkami. Już można głosować. Wszyscy? Jeszcze pan Ireneusz Bardyga i pan Ryszard. Panie Ryszardzie, proszę zagłosować. Jest 13 za. Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie. Przejdziemy do punktu trzeciego porządku obrad, do przyjęcia protokołu nr 31/2020 sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 24 lipca 2020. Można głosować. Dwanaście za. Osoba się wstrzymała. To został przegłosowany i przejdziemy do kolejnego punktu, do sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, poprosimy. Panie przewodniczący, państwo radni, drodzy mieszkańcy zgromadzeni przed ekranami komputerów, laptopów, smartfonów. Sprawozdanie za okres od 25 sierpnia do dnia dzisiejszego, do 2 października. 13 września na boisku przy PSP Kruszew odbył się turniej piłkarski, piłkarskie pożegnanie lata w gminie Pniewa. 24 września wraz z delegacją z Urzędu Gminy Pniewy uczestniczyłem w odbiorze oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka, to jest w gminie Dębowa Kłoda w województwie lubelskim. Oczyszczalnia ta została wykonana w systemie pasywnym, tak zwanym hydrofitowym,
Jest to kontynuacja tematu wyjazdu w zeszłym roku do Czech, gdzie też tego typu oczyszczalnia oglądaliśmy. Teraz tego typu oczyszczalnia została wybudowana w gminie w Polsce i mieliśmy okazję zapoznać się, jak to w praktyce wygląda. 29 września spotkałem się z wicewojewodą mazowieckim, panem Arturem Standowiczem i dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, panią Katarzyną Harmatą. Rozmowy dotyczyły Funduszu Dróg Samorządowych, tarczy antykryzysowej dla samorządów i losów wcześniej złożonych wniosków drogowych, tak zwanych odcinków klęskowych. W miesiącu wrześniu odbyły się zebrania na temat podziału funduszy sołeckich i tu bardzo dziękuję sołtysom, mieszkańcom naszych miejscowości za zrozumienie i generalnie za aprobatę mojego pomysłu, aby wymienić oświetlenie na energooszczędne. I sołtysi, sołectwom dziękuję za przeznaczenie środków z przyszłorocznych funduszy sołeckich na ten cel. Umożliwi to nam duże oszczędności w budżecie. Mamy pierwszy przypadek w szkole COVID-19. Został on ujawniony w szkole w Karolewie. Jest to uczeń 8 klasy. Część nauczycieli i uczniów przebywa na kwarantannie. Tu od razu uspokajam, że wszyscy czują się dobrze. Sytuacja jest opanowana. Nauczanie odbywa się w systemie hybrydowym, mieszanym. Część zdalnie, część klas chodzi do szkoły, zajęcia odbywają się. Zamknij wyniki. Szkoła wróci do normalnego funkcjonowania od wtorku. W związku z tym apeluję do wszystkich mieszkańców o ostrożność, o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Jak wiemy, tych przypadków zakażeń w kraju jest dużo więcej. Pojawiły się też pojedyncze przypadki na terenie naszej gminy, także zachowujmy zasady bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są jakieś zapytania radnych, jeśli chodzi o uchwałę? Znaczy uchwałę z działalności pana wójta? Nie ma pytań, więc przejdziemy do podjęcia uchwał. Z porządku obrad 6.1. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pniewy. Poprosimy panią skarbnik. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przeczytam teraz objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z artykułem 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2029, co wynika z artykułu 227 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, który brzmi: wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych oraz prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Dochody i wydatki oraz rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami wójta gminy według stanu na dzień 2 października 2020 roku. W wierszu 10.11 w roku 2020 wykazano kwotę przeznaczoną na wydatki związane z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uzupełniono przedsięwzięcia o cele. I tak, przedsięwzięcie pierwsze, żłobek dla gminy Pniewy. Cele brzmią tak: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 14 osób. Przedsięwzięcie drugie, termomodernizacja budynków szkół w Karolewie i Kruszewie, optymalne zmniejszenie energochłonności budynków. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania radnych co do uchwały? Komisja budżetowa, opinia? Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dobrze, dziękuję. No skoro nie ma pytań radnych, to przejdziemy do przegłosowania.
Możemy głosować. Dziękuję bardzo. 13 za. Uchwała została przegłosowana. Przejdziemy do punktu 6.2, do zmieniającej uchwały budżetowej gminy Pniewy na rok 2020. I poprosiłem panią skarbnik o przedstawienie uzasadnienia. Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową i po stronie dochodów. W dziale 010 o kwotę 57 tysięcy złotych zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji na renowację zbiornika wodnego na działce 92/3 w miejscowości Mikrów, gmina Pniewy. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. O kwotę 45 323,04 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na renowację zbiornika wodnego na działce 92/3 w miejscowości Mikrów, gmina Pniewy. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To jest po prostu zmiana z paragrafu dochodowego bieżącego na paragraf dochodowy majątkowy. W dziale 600 o kwotę 211 986 zł 10 groszy zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym 16.09.20W Konie Osieczek przez wieś Osieczek otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych. O kwotę 331 953 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym 16.09.18W Karolew Kornelówka przez wieś Karolew. Jest to również dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Konie Osieczek, to zmniejszamy plan dotacji do kwoty faktycznie otrzymanej, czyli już po tej przetargu 65% poniesionych kosztów. A jeżeli chodzi o Karolew, no to po prostu tutaj nie przyznana była dotacja i nie realizowaliśmy tego zadania. W dziale 700 o kwotę 1248 zł 82 grosze zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych opłat. W dziale 758 o kwotę 17 235 zł 87 groszy zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. O kwotę 500 tysięcy złotych zmniejsza się plan dochodu z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te środki z funduszu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej wprowadzane były uchwałą 3 września i miały być przeznaczone na drogę w Michrowie i jako wkład własny do drogi w Osieczku. Jednak jeżeli chodzi o Osieczek, były wątpliwości, czy mogą te środki być jako wkład własny do Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych jest artykuł, który mówi, że nie może być jako wkład własny, nie mogą być środki z budżetu państwa. I te wątpliwości wynikały z tego, że na tamten moment nie wiedzieliśmy, czy uznać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako środki z budżetu państwa, czy jako z innych źródeł. No i a niestety termin płatności za tą inwestycję już mijał, więc nie mogliśmy zapłacić, ponieważ takie wątpliwości były. Na ten moment jednak te wątpliwości nasze okazały się chyba niepotrzebne, ale póki co oficjalnego stanowiska nie ma jeszcze. Dlatego te środki w wysokości 500 tysięcy zostaną przeznaczone na inwestycje w 2021 roku. I teraz wydatki. W dziale 010 o kwotę 82 791,23 zł zmniejsza się plan wydatków na renowację zbiornika wodnego na działce 92/3 w miejscowości Mikrów, gmina Pniewy. Są to wydatki bieżące, a o kwotę 71 114,27 zł zwiększa się plan wydatków na renowację zbiornika wodnego na działce 92/3 w miejscowości Mikrów, gmina Pniewy i są to wydatki majątkowe. Czyli tu jest zmiana z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. I teraz dział 600. O kwotę 2698,65 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup lustra drogowego przy wyjeździe z drogi gminnej. Zmiana na wniosek sołectwa Jeziora Tomaszówka. O kwotę 2698,65 zł zwiększa się plan wydatków na zakup kruszywa na drogę gminną w Tomaszówce. Zmiana na wniosek sołectwa Jeziora Tomaszówka.
o kwotę 8 303,25 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup przepustów w ilości trzech sztuki pod drogę. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Teodorówny. O kwotę 279,27 zł zwiększa się plan wydatków na remont drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Michrów, gmina Pniew. O kwotę 5 000 zł zmniejsza się plan wydatków na poszerzenie pasa drogowego remonter, zmiana na wniosek sołectwa Józefa. O kwotę 1 000 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup betonu na podbudowę progów zwalniających, zmiana na wniosek sołectwa Józefa. O kwotę 453,677,24 zł zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w Michrowie, działka 112 PEPS. O kwotę 3754 zł zmniejsza się plan wydatków na wykonanie projektu organizacji ruchu oraz zakup znaków drogowych, zmiana na wniosek sołectwa Wola Grabska-Czeka. O kwotę 349,956 zł zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym 160918W Karolew-Kornelówka przez Wieś Karolę. O kwotę 537,335,86 zł zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym 160920W Konie Osieczek przez Wieś Osieczek. W dziale 700 o kwotę 12 530,09 zł zmniejsza się plan wydatków ułożenie kostki brukowej na działce gminnej, zmiana na wniosek sołectwa Pniewy. W dziale 750 o kwotę 13 032,24 zł zwiększa się plan wydatków na zakup serwera oraz oprogramowania na potrzeby urzędu gminy. O kwotę 3 600 zł zwiększa się plan wydatków na zakup tablicy informacyjnej oraz fotopułapki z ogniwem fotowoltaicznym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Teodorówna. W dziale 801 o kwotę 4 970,76 zł zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę i adaptację części budynku publicznej szkoły podstawowej w Cieklinie, gmina Pniewy. W dziale 851 o kwotę 17 235,87 zł zwiększa się plan wydatków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dziale 900 o kwotę 12 530,09 zł zwiększa się plan wydatków na wymianę lamp oświetleniowych. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Pniewy. O kwotę 6 000 zł zwiększa się plan wydatków na wymianę lamp oświetleniowych z sodowych na LEDowe. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Józefa. O kwotę 3 754 zł zwiększa się plan wydatków na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Wola Grabska-Czekań. O kwotę 14 934,05 zł zwiększa się plan wydatków na zakup lamp typu LED do oświetlenia ulicznego. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Dąbrówka. O kwotę 14 934,05 zł zmniejsza się plan wydatków na wykonanie projektu kwota 5 000 oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego 9 934,05 zł. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Dąbrówka. O kwotę 4 703,25 zł zwiększa się plan wydatków na wymianę lamp oświetleniowych ulicznych. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Teodorówka. I w dziale 921 o kwotę 1248,82 zł zwiększa się plan wydatków na przyłącze gazowe do świetlicy wiejskiej w Przesławice. O kwotę 6896,81 zł zwiększa się plan wydatków na materiały budowlane do rozbudowy świetlicy wiejskiej w Przesławicach. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Przesławice. A o kwotę 6896,81 zł zmniejsza się plan wydatków na wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej i grzewczej w świetlicy wiejskiej w Przesławicach. Jest to zmiana na wniosek sołectwa Przesławice. Ponadto w dziale 600 zmianie ulega zapis na pomoc powiatowi. Poprzedni zapis brzmiał tak. Przebudowa drogi powiatowej numer 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj o długości 3350 m bieżących. Aktualny zapis brzmi. Przebudowa drogi powiatowej numer 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj o długości 1820 m bieżących
oraz na odcinku Czekaj-Rożce o długości 3350 metrów bieżących oraz odcinka przez miejscowość Szczęsna o długości 410 metrów bieżących i przebudowa drogi powiatowej numer 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce-Daszewice o długości 2300 metrów bieżących. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych, jeśli chodzi o uchwałę? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Możemy. Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana. Przejdziemy do kolejnej uchwały, do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi grudzieckiemu. Poproszę panią skarbnik. Kolejna uchwała to właśnie udzielenie pomocy finansowej powiatowi grudzieckiemu i tu po prostu ulega zmianie paragraf pierwszy, czyli krótko mówiąc treść zadania, nazwy zadania, na które przeznaczamy tą pomoc, który w brzmieniu takim jak w poprzedniej uchwale, czyli przebudowa drogi powiatowej numer 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj o długości 1820 metrów bieżących oraz na odcinku Czekaj-Rożce o długości 3350 metrów bieżących oraz odcinka przez miejscowość Szczęsna o długości 410 metrów bieżących i przebudowa drogi powiatowej numer 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce-Daszewice o długości 2300 metrów bieżących w kwocie 256 673 zł i 1 grosz. Tu kwota nie ulega zmianie, jest taka sama, tylko ulega zmianie nazwa zadania i w związku z tym traci moc uchwała numer 24 122 20 Rady Gminy Pniewy z dnia 6 marca 2020 roku. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych a propos uchwały? Jeżeli nie ma, przejdziemy do przegłosowania. Możemy. Dziękuję bardzo. 13 za. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, skarbnik. Przejdziemy do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Pniewy dotyczącej budowy budynku gospodarczego na działce o numerze ewidencyjnym 60 położony we wsi Wilczyłda, parcela gmina Pniewa o powierzchni 70,070 hektara. Poproszę o przedstawienie uzasadnienia. Momencie. Okej. Dzień dobry. Dobry. Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie budowy gospodarczego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 60. Stosownie do paragrafu 6 ustęp 6 punkt 5 litera a miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy dnia 27 sierpnia 2020 roku został złożony wniosek do Rady Gminy Pniewy z prośbą o wydanie opinii na temat budowy nowego budynku gospodarczego o maksymalnej powierzchni użytkowej 30 m kwadratowych dla właścicieli zamieszkałych daleko od areału na działce o numerze ewidencyjnym 60 położonej we wsi Wilczyłda parcela gmina Pniewy o powierzchni 0,70 hektara. Wyżej wymieniona działka znajduje się na terenach rolnych oznaczonych symbolem R zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pniewy zatwierdzonym uchwałą 29/208/02 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 roku i ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego numer 221 pozycja 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 roku.
zmienionym uchwałą nr 36.176.18 Rady Gminy z dnia 28 maja 2018 roku i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, pozycja 6749 z dnia 3 lipca 2018 roku. Na terenach rolnych uzupełniającą formą użytkowania mogą być nowe budynki gospodarcze o maksymalnej powierzchni użytkowej 30 m kwadratowych dla właścicieli zamieszkałych daleko od areału po uzyskaniu opinii Rady Gminy. Właścicielka wyżej wymienionej działki posiada również hektar 23 użytków rolnych w Wojcieszkowie oraz podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w Krusie. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Rolnictwa. Transportu. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do przegłosowania. Dziękuję bardzo. 13 za został przegłosowana jednogłośnie. Przejdziemy do kolejnego punktu, do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 141 położonej we wsi Michrów, gmina Pniewy. Poprosimy. Działka numer 141 stanowi drogę dojazdową, której samoistnym posiadaczem jest Urząd Gminy. Firma PepsiCola General Bottlers Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wyżej wymienionej działki, który umożliwiłby lokalizację łącznika nadziemnego nad terenem drogi celem połączenia istniejącego i planowanego obiektu PepsiCo. Obecnie gmina Pniewy jest w trakcie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek, które należą do PepsiCo. Okay, dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania radnych co do uchwały? Jeżeli nie ma, przejdziemy do głosowania. Możemy. Jeszcze. Ktoś jeszcze nie zagłosował, tak? Co ja nie zagłosowałem. 13 za, uchwała została przegłosowana. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do kolejnej uchwały, do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 81/7 położonej we wsi Kocerany. Poprosimy bardzo, Pani Marzeno. Do wójta gminy Pniewy wpłynął wniosek sołtysa o nadanie nazwy ulicy działce stanowiącej drogę gminną. Do wniosku zostały przedłożone uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kocerany w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 81/7 w Koceranach, lista obecności oraz protokół zebrania. Okay. Opinie Komisji Rolnictwa i Transportu. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania radnych?
Nie widzę, czyli przejdziemy do przegłosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie, 13 za. I przejdziemy do podjęcia kolejnej uchwały. Dziękuję bardzo. Do podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pniewy. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy o uzasadnienie tej uchwały. W przypadku tej uchwały uzasadnieniem jest obwieszczenie, które jest załącznikiem uchwały. Na podstawie artykułu 16 ust. 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały numer 11.61.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pniewy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 roku. Sygnatura akt 8 SA łamane na WA 604 łamane na 19. Ustęp drugi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania radnych co do uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do przegłosowania. Możemy głosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana. 12 za, 1 się wstrzymał. Okej, dziękuję bardzo. I przejdziemy do przegłosowania kolejnej uchwały, do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 29.156.20 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Pniewy. Uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z instrukcją zawartą w piśmie wojewody mazowieckiego znak WNP-DU.40.5.2020, tu cytat. Zmiana w uchwale opublikowanej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym może nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla zmiany aktów prawa miejscowego. W związku z powyższym należy rozważyć podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o błędnej treści opublikowaną już w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, a następnie uchwałę zmieniającą po jej podjęciu skierować do publikacji. W tym stanie rzeczy w związku ze stwierdzonym błędem przy przekazywaniu zmienionej uchwały do publikacji uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. Ja nie byłem obecny, nie mogłem być na poprzedniej sesji. W związku z tym teraz poproszę bardzo przede wszystkim pana radnego Ernesta za tą pomyłkę, która wynika ze zwykłego błędu ludzkiego po naszej stronie. Po prostu w uchwale o przekazaniu statutów sołeckich poprawkę, którą pan radny Ernest zgłosił, która polegała na tym, żeby zobowiązać wójta do przekazania tych statutów, a nie przewodniczącego. Ja naniosłem na tekst tej uchwały w komputerze, natomiast do publikacji niestety skierowaliśmy tekst ten bez zmiany, ten wcześniejszy.
Zatem teraz zgodnie z Państwa prośbą wysłaliśmy pismo do wojewody. Państwo to pismo dostali, odpowiedź na to pismo i aby wszystko było zgodnie z Państwa wolą, no musimy zmienić tą uchwałę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania radnych, jeśli chodzi o uchwałę? I rozumiem, że uchwała ponownie idzie do publikacji. Tak. Radny Marcin Horst. Ja tylko tak w kwestii formalnej chciałem zapytać, bo zmieniamy uchwałę tą, która poszła źle do dziennika, rozumiem, ale ta, którą podjęliśmy de facto została podjęta dobrze. Tak. I natomiast tą, którą została podjęta dobrze, musimy zmieniać jeszcze raz? Uchwalić no, ale jeszcze o to, raz. Żeby ją bardziej... osób. No. Przeczytałem, jak brzmi odpowiedź Wydziału Prawnego naszego wojewody. No taką dostaliśmy instrukcję. No bo ja rozumiem, tylko podejmujemy jeszcze raz uchwałę, którą już raz podjęliśmy dobrze. Tak wynika z tej instrukcji. To tak tylko kwestii dziwna ja też widzę, ale okej. Ja też widzę to, co pan widzi, że jest to pewna niekonsekwencja, tak, ale dokładnie. No dostałem, jakby tak wygląda ta korespondencja z działem prawnym wojewody. Generalnie musi być nowa uchwała, żeby była opublikowana tak, jak opublikowana od nowa, tak jest. Bo tak. Musi być całość opublikowana od nowa. Dobrze. Czyli co, przejdziemy do głosowania. Jasne. Możemy? Że jakie teraz nie przegłosujemy. 13 za, uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do kolejnej uchwały, do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy. To zaraz tu... pani Małgosia przyjdzie. Poprosimy bardzo panią Małgosię Stykowską. Tak i... Stoi Lidzień. Dzień dobry, witam ponownie. Dzień dobry. Poprosimy o krótkie uzasadnienie do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy. Tak, regulamin został założony, napisany na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie artykułu 4 tej ustawy zasięgnięta została również opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu. Regulamin zawiera wszystkie wymagane ustawą tutaj warunki i zasady, które powinniśmy przyjąć na terenie naszej gminy. Między innymi dotyczy to wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, a także warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Również regulamin dotyczy częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach. I jeszcze mamy tutaj wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania. Te wszystkie elementy nasz regulamin tutaj zawiera. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa i Transportu. Projekt uchwały został przez członków Komisji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania? Widzę, że tu radny Marcin Horst się zgłasza. Proszę. Tak, dziękuję. Szanowni Państwo, my rozmawialiśmy o tym na komisji.
Ja zagłosowałem przeciw, dlatego że poza częściami proceduralnymi, takimi, które tam ustawodawca nam narzuca, powinny się tam znaleźć też jakieś punkty dotyczące organizacji i jakby wywozu tych nieczystości. Nie znalazły się tam punkty dotyczące, co ja podnosiłem, problem ludzi starszych, którzy nie mają możliwości doprowadzenia tego pojemnika ze śmieciami do granicy działki czy do drogi publicznej, bo to też były kwestie sporne, jak to określić, nie wiedzieliśmy, jak się nad tym pochylić problemem, nie było to jasno określone. Natomiast nadal uważam, że ten problem jest nierozwiązany i troszeczkę w tym momencie dyskryminujemy ludzi starszych, którzy nie mają możliwości technicznych, bo nie każdy ma w rodzinie jakiegoś młodego, powiedzmy, członka rodziny, czy znajomego, czy sąsiada, kto może taki kontener do tej drogi publicznej doprowadzić, do granicy działki. To jest jedna sprawa, więc to się tam nie znalazło. Druga sprawa, mała ilość worków na śmieci. Jeżeli zabraknie tych worków, mieszkaniec, ten, który ma samochód, dobrze, ale ten, który nie ma samochodu, musi prosić sąsiadów. Nie zawsze jest to do wykonania. Musi pojechać do gminy, pobrać dodatkowe worki, więc tutaj całe to zamieszanie razem z zakupem pojemników doprowadzało do tego, że zamiast wywóz śmieci być tańszy, jest droższy, bo jak przeliczymy to wszystko na miesiące, to się okazuje, że miesięcznie nie wychodzi wcale taniej. Więc tutaj nie zostało to rozwiązane. Poza tym ja mam taki apel do Państwa radnych, ponieważ my reprezentujemy mieszkańców i my, naszym obowiązkiem jest uczynić tak, aby to mieszkańcom żyło się lepiej, a nie w firmie, której jesteśmy klientem. Bo ja mam wrażenie, że ten regulamin jest napisany pod tą firmę. Tam są takie punkty, że my musimy im doprowadzić kontener do miejsca, tu były propozycje nawet od jednego z radnych, że do miejsca dogodnego dla odbiorcy śmieci. Słuchajcie, my im płacimy, my jesteśmy ich klientem i to raczej myślę, że powinno być tak na takiej zasadzie jak kiedyś, że wjeżdżali, jeżeli są możliwości techniczne i jeżeli osoba, która wydaje śmieci, ma do tego, nie wiem, możliwości techniczne, by wjechać do niego na posesję, powinna taką drogę udostępnić i oni powinni wjechać te śmieci odebrać. To nie jest tak, że my musimy się do nich dostosować. My jesteśmy ich klientem, my im płacimy pieniądze. Oni mają zrobić tak, żeby nam było łatwiej. A naszą rolą jako radnych jest podjęcie takich decyzji, żeby to naszym mieszkańcom żyło się łatwiej, a nie odbiorcy śmieci. I dalej nie jest rozwiązany problem ludzi starszych. Dziękuję. To tylko tyle w tej kwestii. Dlatego ja byłem przeciw. Dziękuję bardzo. To ja teraz mam takie pytanie, czy do Urzędu Gminy wpływają jakieś skargi od osób starszych na piśmie, cokolwiek, bo ja mam pierwsze informacje od radnego Marcina Horsta, że takie coś u nas jest i ma. Panie wójcie, czy mamy jakieś skargi? Tak, ja się odniosę do tej wypowiedzi. Oczywiście mieliśmy kilka zgłoszeń od takich osób, które nie dają rady tych śmieci wyprowadzać, że tak powiem, do drogi. My też zgłosiliśmy z firmą, która obecnie nas obsługuje, czyli z firmą, rozpatrzyliśmy. Pracownik gminy razem z pracownikiem gminy Jarper zrobili objazd w terenie i generalnie te wszystkie zgłoszenia są uwzględnione. Co do zdania pana radnego, że nie wyszło taniej, no ja się nie zgodzę, no bo zakup pojemników jest tylko raz. Już w przyszłym roku z dużo lepszej pozycji będziemy po przetargu startować. Jeśli nie mamy tych własnych pojemników, to oczywiście firma, która wygrywa przetarg, uwzględnia to w cenie. No ale jeżeli firma ma swoje pojemniki, no to już w tym momencie cały nasz misterny plan. Nie, to nie jest misterny plan. Małe firmy, oczywiście duże firmy dysponują pojemnikami, natomiast dla małych, rodzinnych firm zakup pojemników dla mieszkańców gminy Pniewy to jest duży wydatek, bo to jest kwota około 150-200 tysięcy złotych. I to jest firma Jarper to nie jest mała rodzinna firma. I wtedy no kończy się to tym, że ofertę składa jedna bądź dwie firmy. Co do tego wjeżdżania na posesję, poprzedni wykonawca usługi obsługiwał gminę przez 3 lata i to wjeżdżanie na posesję prywatne odbywało się generalnie między taką niepisaną umową między kierowcą a danym Kowalskim. My jako urząd nie mieliśmy takich informacji, dlatego tego w przetargu nie uwzględnialiśmy. Z drugiej strony no nie mieliśmy takich informacji, że pojazd firmy obsługującej ma wjeżdżać na posesję
prywatne umieszczać w przetargu, bo to po pierwsze nie są nasze drogi, te drogi prywatne. Po drugie, jeśli śmieciarka zniszczy taką drogę, no to jest problem, kto ma zwrócić koszty naprawy takiej drogi. A po trzecie, jeśli taki zapis nawet byśmy uwzględnili, to musimy się liczyć z tym, że wykonawca uwzględni to w cenie, czyli że te oferty będą wyższe. Kij ma zawsze dwa końce. Ja mam jedno pytanie. Panie wójcie, odnośnie sytuacji, czy można by było zrobić listę gospodarstw, które nie radzą sobie w tym temacie i przedstawić firmie, która pobiera te śmieci, zabiera, żeby ona znała sytuację, do ilu gospodarstw może dojechać drogą no, do danego gospodarstwa, no bo w ten czas ta cena by była znacznie inna. Myślę, że firma większe kwotę by pobierała za te dojazdy. No i odnośnie tej sytuacji tych dróg, jak pan wójt nadmienił, że nie wszędzie da się dojechać. Pogoda może, warunki pogodowe mogą nie sprzyjać i droga może być no, nieprzejezdna i nie da rady dojechać. To też trzeba uwzględnić w jakimś stopniu i tym gospodarstwom czy tej rodzinie w jakiś sposób trzeba dopomóc. Jakiś, musimy ten temat jakoś rozwiązać. No. No ja myślę, że na to pytanie odpowiedziałem na początku mojej wypowiedzi, natomiast jeszcze tu dla pana radnego Horsta, jeśli chodzi o te worki, no, trudno jest przewidzieć ten zapas worków. Jeśli też umieścimy ten nadmiar worków dla każdego, to też to się odbije na cenie. Wiadomo, zdarzają się sytuacje, że ktoś zapomni wystawić, bo im mi się tak zdarza, no i wtedy tego worka brakuje siłą rzeczy, bo generalnie jest zwrot 1:1. Jeśli odbiorą 5, to i zostawią 5. Natomiast no mówię, w razie czego te worki są w Urzędzie Gminy Pniewy. Oczywiście jak będziemy rozpisywać kolejny przetarg, zastanowimy się nad tymi workami, bo oczywiście każdy się też uczy w działaniu i rozpatrzymy kilka opcji, między innymi taką, żeby na początku prowadzenia usługi zostawić każdemu ilość worków na cały rok. Tak jest bodajże w gminie Mszczonów, tu pan Ernest mi o tym mówił. Bądź też całkiem zrezygnujemy z worków po stronie wykonawcy, ale to tak jak mówię, no, na spokojnie przeanalizujemy i ten problem, że tak powiem, rozwiążemy przy okazji kolejnego przetargu. Panie wójcie, szanowni radni, jeszcze kwestii oszczędności na śmieciach. Teraz widzimy, że częstotliwość odbioru śmieci w okresie wiosenno-letnim jest zdwojona w stosunku do poprzedniego wykonawcy, gdzie często mieszkańcy wystawiają dosłownie dwa worki w kuble 120-litrowym. Jaka to jest oszczędność firmy, która jeździ dwa razy i ładuje pół samochodu? Dokładnie. Druga rzecz, taka trochę może porządkowa dla firmy, co by pan wójt tam dał trochę uwagę. Osoby obsługujące śmieciarki po prostu biorąc kosz, niech odstawiają w to samo miejsce, w którym zostało postawione. Często zostawiają na środku otwartej posesji, bądź też przy samej krawędzi jezdni powiatowej bądź gminnej, gdzie samochody jadąc muszą się mijać, a często wiatr przewraca te kosze, leżą. Wiadomo, że żaden kierowca się, bądź prawie żaden się nie zatrzyma i nie będzie podnosił bądź przesuwał kosz. Tyle z mojej strony. Co do częstotliwości odbioru odpadów, to ja się i zgadzam, i nie zgadzam, bo funkcjonalnie dalibyśmy radę raz w miesiącu, natomiast tak wymuszają to na nas przepisy nowej ustawy, także to nie jest nasz wymysł, po prostu no, musimy się dostosować do zapisów ustawowych. Co do firmy Jarper i tych uwag a propos koszy, to oczywiście tą informację przekażemy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zapytania radnych? Jeżeli nie ma, przejdziemy do głosowania. Możemy.
Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana 11 za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. Przejdziemy do punktu 15 porządku obrad, do interpelacji, wniosków. Takowych nie było, zapytania radnych. Nie ma. Przejdziemy do spraw bieżących, wolnych wniosków, informacji. Panie przewodniczący, jeśli można. Proszę Państwa, ja publicznie chciałbym serdecznie pogratulować Kołu Gospodyń Wiejskich Dziarskie Babki z Koceran, które odniosły bardzo wielki sukces. W zasadzie odnieśli, bo i panowie wchodzą w skład tego koła, między innymi pan radny Marcin Horst. Tak, miałem nawet taki fartuszek założony. Tak. Tak, widziałem. Bardzo ładnie to wyglądało. Szanowni Państwo, Dziarskie Babki zajęły pierwsze miejsce i zdobyły nagrodę główną Światowego Dnia Jabłka w Warce dla najlepszego koła gospodyń wiejskich i też zajęły pierwsze miejsce w kategorii bodajże deser. Danie się nazywało Jabłko pod Pierzynką. Bardzo gratuluję i dziękuję za to piękne reprezentowanie i Koceran, i gminy Pniewy. Gratuluję. No, dziękujemy za te słowa. Dziękuję bardzo. Ciekawostkę powiem, jak to Jarek mawia. Jedna z dziewczyn przygotowała, słuchajcie, bigos, bo to chodziło o to, żeby docenić nasz produkt, czyli jabłko, prawda? Więc jedna koleżanka zrobiła bigos. I ten bigos, ludzie nie wierzyli, ale nie miał grama kapusty w sobie. Po prostu to był bigos z jabłek. I smakował, osobiście próbowałem, smakował identycznie jak zwykły bigos. Nie było żadnej różnicy. No też panie oceniające były w wielkim szoku. No można coś tam, jak leczo się robi z innych produktów, z papryki, ale same jabłka, kapusty, a coś był normalnie smak kapusty kiszonej. Fajnie wyszło. Mimo złej aury, atmosfera była wspaniała. Pan radny Mariusz Bryniak. Ja mam pytanie, nie wiem, czy to będzie do pana wójta, czy do kogoś, w sprawie odbioru tych odpadów. Chodzi mi, mam sygnały od moich mieszkańców, że tam jest do 5 gospodarstw ciężko dojechać i minąć się już w ogóle, bo jest tak zarośnięta droga, a ta droga należy do sołectwa Kruszew. I żeby pan wójt może przejechał się, zobaczył i napisał do tych działkowiczy, żeby oni sami to oczyścili, bo to jest, wychodzi z działki jednego. Tam po prostu no, już ciężko jest przejechać osobowym samochodem. Mariusz, to weź mi powiedz, w którym miejscu to jest. No to jest między panem Kasprzakiem a tym działkowiczem. Tam już się tak rozrosło, że tam jest ciężko już przejechać. Na tej gminnej drodze asfaltowej? Nie, nie, to jest polna droga. Tam w górkę. Górkę, tak. Tak. I tam, nie wiem, no oni tam kiedyś zaczęli sobie wycinać sami. Ten działkowicz miał pretensje, że to jest jego. O, i to tak. Działkowicz, chyba byli zarośnięci. My też mieliśmy taki problem kiedyś. Zaczęliśmy wycinać i ktoś nas chciał przegonić. A. Panie radny, robimy tak, ja przekażę sprawę panu Krzysztofowi, skontaktuję się z panem i we dwóch się przejedziecie, pan pokaże o co chodzi i podejmiemy reakcję. Dobrze, dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Pani radna Urszula Lesiak. Ja mam pytanie do pana wójta, czy już coś wiadomo w sprawie tego zasięgu telefonii komórkowej, czy Ministerstwo Cyfryzacji się odzywało w tej sprawie? Pani radna, wiem, że kontakt był, pismo poszło z Urzędu Gminy do Ministerstwa Cyfryzacji. Myślę, że dokładniejszych kilka słów powie pan sekretarz, który z panem Krzysztofem pilotuje tę sprawę. Dziękuję. My mamy sygnał, że Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się do operatorów, przekazało tę naszą prośbę. Jako pierwszy operator odezwał się do nas Play i państwo sołtysi dostali już SMS-y z pytaniem o wskazanie punktów, w których chcielibyście, żeby firma Play dokonała pomiaru siły tego sygnału komórkowego swojego. I z tego, co wiem, tam
wszyscy lub prawie wszyscy sołtysi już odpowiedzieli na to. A jak będą kolejne firmy się odzywać, no to już będziemy mieli zmapowane w zasadzie te punkty, tak? Będziemy już czy tam orężowi, czy plusowi przekazywać te same punkty i rozumiem z tego co Play mówił panu Krzysztofowi, że po prostu zostali oni zobowiązani do załatania tych dziur na mapie zasięgu. No i tyle. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? To teraz może ja. Dwa zagadnienia. Pierwsze pytanie do pana wójta, czy udało się ustalić szerokość tego pasa drogowego, tej drogi, która jest na Świętochów z Mikrowa? Jestem. Przekazałem sprawę panu Krzysztofowi. Z głowy nie pamiętam szerokości tego pasa, ale po sesji odzwonię i powiem, jak to wygląda. Dobrze. A teraz drugie pytanie, czy gmina prawnie ma jakąkolwiek możliwość przy skrzyżowaniach, w przypadku jeżeli ogrodzenia są pogrodzone po samych granicach działek, z uwagi na bezpieczeństwo wpłynąć jakoś na właścicieli działek, żeby te skosy były inaczej postawione, czy nie? Ogrodzenia czy żywopłoty? Bo to... Ogrodzenia i żywopłoty. To co ogranicza widoczność wpływa na bezpieczeństwo. No my na takim skrzyżowaniu Michrówek w kierunku Świętochowa postawiliśmy po prostu lustro, natomiast no możemy napisać do właściciela nieruchomości z wnioskiem, aby to usunął czy przyciął, no ale no metody nacisku ja nie widzę, tylko no rozwiązaniem jest ewentualnie lustro drogowe. Ewentualnie trzeba iść dalej i po prostu przeprojektować dane skrzyżowanie, zająć część działki danego właściciela, no ale to oczywiście koszty, procedura tak zwana ZRID, znaczy, ale jest to do zrobienia. Prawnikiem nie jestem, pytam z uwagi na to, że trochę grzebałem w internecie i jakieś tam zagadnienia się pojawiają, że gmina niektóre mogą ograniczyć możliwość grodzenia się powiedzmy do pod kątem 90 stopni i przy samych skrzyżowaniach, żeby te ogrodzenia były same rogi pościnane. Więc pytanie, czy to ktoś tak napisał, czy faktycznie jest jakaś podkładka prawna, że można to robić. To tylko chodzi mi o to, żeby to sprawdzić. Dobrze, dobrze. A jak sprawa tych słynnych kamieni w Michrówku? No a propos kamieni, to no, zrobiliśmy to, co mogliśmy. Kontaktowaliśmy się z właścicielem. Sprawa jest przekazana dzielnicowemu. No póki co kamienie niestety nie zniknęły. Panie Wójcie, a co jest jeszcze z tym wylewiskiem w Piatrowcu? Czy coś się, jakieś wiadomości są odgórne, czy nie bardzo? Pani radna, ja nawet w zeszłym tygodniu próbowałem się umówić z dyrektorem RDOŚ-u w Warszawie na spotkanie. Dostałem odpowiedź, że dyrektor RDOŚ-u ze względu na COVID póki co osobiście się nie spotyka, natomiast była informacja, że do mnie odzwoni i powie, w jakim stanie rzeczy ta sprawa jest. No niestety do dnia dzisiejszego, w ciągu tygodnia tego telefonu się nie doczekałem, także będziemy co tydzień, co dwa tam dzwonić i próbować wpływać na to, żeby tą sprawą się bardziej energicznie zajęli. Panie wójcie, tutaj odnośnie, kontynuując te kamienie w Michrówku, czy nie można wysłać pracowników z koparką, żeby wrzucili te kamienie na koparkę i wywieźli po prostu? Po prostu wywieźli i czekać na reakcję. Pytanie, czy to jest w pasie drogowym? Oczywiście, moim zdaniem jest. No to jaki to jest problem? Czy to są niczyje kamienie? Wysłać pracowników, mamy koparkę. Tam jest 10 kamieni, których można tam pojedyncze osoby to wrzucą. Jeżeli są w pasie drogowym, są nasze. Zabrać po prostu i czekać na reakcję. Niech ta pani teraz idzie do... A jeżeli ktoś się przyzna, że to są jego kamienie, to będzie za to odpowiadał. Pojedyncza pana radni, bo słuchajcie, u mnie była taka sytuacja przy drodze powiatowej. Poszło zgłoszenie do powiatu.
bezpośrednio do zarządcy drogi, przyjechali i zabrali kamienie. Oczywiście. Jeżeli w pasie drogowym... Zrobili dokumentację zdjęciową i koniec. Oczywiście, ta sytuacja trwa już rok albo i dłużej. I ja kiedyś na sesji był pan dzielnicowy, zadałem mu to pytanie i sytuacja nadal, nie wiem, czy był mandat, czy nie było mandatu. Przedstawiciel naszego drogownictwa też chyba był. Tam, no, są takie, że to sprawa do sądu są skierowana. Po prostu może wysłać ludzi z koparką, niech zabiorą te kamienie i koniec. Jeżeli one leżą na drodze gminnej, to są nasze kamienie. Słuchajcie, wszystko jest w porządku, dopóki nikomu się nic nie stanie. Jeżeli się komuś coś stanie przy okazji kamieni, no to wtedy jest grubsza sprawa i grubsze dociekanie. Ja myślę, że, my możemy mieć też problem z uwagi na to, że nie zadbaliśmy o to, że leży na naszym terenie. Tak, że to leży na drodze gminnej po prostu. I myślę, że tutaj niczym się nie narazimy ani tej pani, ani nie będziemy łamać prawa, jeżeli nasi ludzie z gminy podjechali i te kamienie po prostu załadowali na koparkę i wywieźli. Ja bym jeszcze kosztami tą panią obciążył. O właśnie, a później jeszcze wysłać pani... Nie. Nie można. No jak, za sprzątnięcie swojego terenu obciążymy kogoś? Oczywiście. Ale ktoś te kamienie wywiózł. No ale nie mamy dowodu, że on. Nie mamy dowodu. Widział? Ale ludzie by odetchnęli z ulgą, bo ta sytuacja trwa już rok i nic się nie posuwa, a kamienie tylko się przesuwają. I drażni wszystkich pół gminy. Ale nie drażni, to jest uciążliwe. To nie jest też drażni, to jest bardzo uciążliwe. Tam się nie można minąć. Ale słuchajcie, mieliśmy śnieżną zimę, a jeżeli będziemy mieli normalną śnieżną zimę, zobaczycie, że tam będzie kilka wypadków, tak? Po prostu pojechać i te kamienie sprzątnąć. Proszę Państwa, pomysł jest dobry. Tu rzeczywiście efektów reakcji policji nie ma. To nie widzimy, także jeszcze chwilę pomyślimy i zareagujemy, bo rzeczywiście zbyt długo te kamienie... A jak tego ja pomogę w utrząpnięciu, niech panowie z gminy przyjadą do mnie, ja też chętnie pójdę z nimi to załadować. O. Być może te kamienie... na wszelki wypadek, Tomek. Być może te kamienie trzeba w jakieś miejsce takie, bo być może właścicielka uważa, że część z nich jest drogocenna, także... Musimy... Ale to nie są jej. Wykopiemy, bo one na naszej drodze leżą. Wykopiemy, zakopiemy i niech one dla nas są drogocenne. Tak. Dlatego je musimy zabrać. Także może tutaj schować tak bardziej zdecydowane działanie, panie wójcie, po prostu. Jakby panowie chcieli jechać, to zapraszam do mnie. Ja im pomogę to załadować. Kiedyś by długo nie leżało, to tylko by się schowało samo. Ale słuchajcie, to jest bezdyskusyjne. Ewidentnie widać, że tak zagraża bezpieczeństwu. A my jeszcze nad tym zastanawiamy się, czy można, czy nie można, prawda? To jest słowo klucz, bezpieczeństwo. Tym bardziej, że są na drodze gminy, no to naprawdę Do Tarczyna pół gminy tamtą drogą jeździ, słuchajcie, moja matka jest starsza, jeździ i mi zwraca kilka razy uwagę. Jak mogą kamienie leżeć przy samej drodze, tak, czy w drodze? Myślę, że tu w żaden sposób prawa nie złamiemy, jeżeli by przyjechała nasza koparka, nasi ludzie by to zabrali. Bo słuchajcie, rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest taka, że jak ktoś jej zwróci uwagę, powie, żeby zabrała kamienie, to ona powie, że nie, bo te kamienie mają tutaj leżeć i koniec. Natomiast jeżeli ktoś sobie rozbije samochód, to wtedy ona powie, to nie mogę. Widzicie, jak gmina dba o drogę? I mandat kto dostanie? Mandat za zniszczenie samochodu przyjdzie do gminy, tak samo jak za zniszczone koło, jak wpadnie w dziurę na przykład. Tak. Taką miałem sytuację 5 lat temu tu na tej drodze policję powiatowej. Policję ktoś wezwie i będzie winna gmina. Taka była sytuacja na drodze powiatowej tutaj jeszcze przed zrobieniem tego nowego asfaltu. W lesie. Tak. Wpadł motocyklista, złamał felgę, wezwał asystans, wzięli go na lawetę, zwieźli, wystawił rachunek powiatowi i powiat zapłacił. To dobrze, że tylko złamał felgę, a nie głowę. No całe szczęście. No. Dobrze, panie wójcie, mam jeszcze jedno pytanie do pana a propos gazu, bo tam sporo pism wpłynęło ostatnimi czasy do Urzędu Gminy, bo chcielibyśmy te białe plamy żeby te białe plamy znikły, czy jakieś tam wieści a propos gazownictwa są? Jakieś odpowiedź? Ja byłem swego czasu na spotkaniu, prace projektowe w przykorach są i w Teodorówce bardzo zaawansowane. Tam jest pewien problem, mamy mieć bodajże w poniedziałek spotkanie w tej sprawie. Jeśli chodzi o inne miejscowości, oczywiście tu Polska Spółka Gazownictwa analizuje efekt ekonomiczny i tu niestety te wytyczne trochę zmieniły się na
niekorzyść w sensie, że skrócili okres tak zwanego zwrotu inwestycji z 30 do 20 lat. Projekty, które wydawały się uzasadnione ekonomicznie, teraz wydają się mniej uzasadnione. Natomiast jest taka możliwość, że trzeba analizować problem szerzej i albo wskazać w tych miejscowościach, gdzie jest mało zabudowań, obiekty, firmy czy lokale, które będą miały duże zapotrzebowanie na zużycie gazu, powiedzmy, no jeśli jest tam jakaś firma, czy hotel, czy restauracja i tak dalej, to bardzo dobrze wpływa na taki wniosek, ewentualnie rozpatrywać szerzej, tak jak tutaj w przypadku Cychru, Wilczorudy, parceli, analizować to wspólnie z gminą Mszczonów, na przykład miejscowość Osuchów, gdzie jest dużo różnych inwestycji, też nie jest zgazyfikowana. Ja już rozmawiałem z burmistrzem Mszczonowa i mu wspominałem o tym, będę dalej rozmawiał, żeby wspólnie wystąpić. Wtedy wspólnie możemy taką efektywność ekonomiczną osiągnąć. Super. A czy tu pan wójt od strony gminy Grójec też jakieś rozwiązania widzi podobne jak z Mszczonowem? To znaczy od strony gminy Grójec, jeśli chodzi o Wolę Grabską, Czekaj, to tam już po prostu są indywidualne wystąpienia mieszkańców, bo po prostu linia gazowa jest tak blisko, że w grę wchodzą te indywidualne wnioski. Tak? Natomiast no, w przypadku pytania pana przewodniczącego Sowińskiego, no, to jest miejsce, gdzie nie ma gazociągu, nie ma skąd pociągnąć, tak? Czyli trzeba nową linię budować. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze radny Marcin Horst. Tak, ja mam pytanie do pana wójta jeszcze takie a propos tych nowych lamp. Ja coś słyszałem o jakimś odcinku doświadczalnym, że ma gdzieś powstać taki odcinek z tymi nowymi lampami. Czy to prawda jest, że taki ma odcinek powstać? Tak, my planujemy zainstalować bodajże 20 lamp na odcinku tu jadąc od Rembertowa do zakładu Pepsi-Coli. Robiliśmy już pomiary na lampach sodowych. Żeby to było bardzo miarodajne, zrobimy 2 lub 3 doby taki pomiar na lampach sodowych tuż przed wymianą i tuż po wymianie. Te lampy będą zamontowane, to będzie nowa linia tworzona ze słupami, czy to na istniejących słupach będą te nie, lampy? Nie, to wszystko na istniejących, tylko same lampy zostaną wymienione, żeby po prostu było widać, jak duże... Porównanie, oczywiście. Panie wójcie, bo ja mam takie pytanie też, no mieszkańcy od dłuższego czasu już mnie zaczepiają, żebym poruszył ten temat i chciałbym go poruszyć. Mianowicie my nie mamy oświetlenia w koceranach. Mało się tutaj inwestuje, wiadomo, że się mało inwestuje i mieszkańcy mają taką prośbę też, że chcieliby złożyć się, bo wiadomo, że no, sytuacja jest ciężka, budżet jest mały, dlatego mieszkańcy powiedzieli, że oni się złożą. Uzbieram jakieś pieniądze, jakąś kwotę, i chcielibyśmy się zwrócić do pana wójta, żeby wójt coś też z budżetu dołożył, abyśmy stworzyli tutaj ileś lamp po prostu w koceranach, bo 2 lata temu był wypadek, dziecko zostało potrącone tutaj na drodze do pamiątki, jak była szarówka przez busa, uciekł. W tym dniu, kiedy dziarskie babki tam zajmowały pierwsze miejsce, człowiek został potrącony, ma nogę połamaną w 4 miejscach, biodro uszkodzone, rękę też, kierowca zbiegł z miejsca wypadku, teraz policja prowadzi jakieś wyjaśnienia. I my chcemy się złożyć po prostu. Ja mogę przejść po całej wsi, zebrać jakąś pulę pieniędzy. Myślę, że to na pewno się uzbiera ileś tam tysięcy złotych. Na razie mogę zebrać kwoty deklarowane i byśmy mieli taką prośbę do wójta, żeby wójt też dołożył coś z gminy i żebyśmy jakąś linię lamp zrobili tutaj dalej. Panie radny, no, rozpatrzymy rzeczywiście w koceranach tych lamp jest mało, na szczęście te, które... 4. To są już LED-owe. No, tak. Mamy też takie miejscowości, gdzie nie ma ani jednej lampy, to jest powiedzmy Daszew czy parcela. Ta moja akcja wymiany jest z tego względu, że już na sesji na koniec sierpnia musieliśmy dokładać środki, bo to, co przewidzieliśmy na prąd do lamp na cały rok, skończyło się na koniec
sierpnia, no i ten krok, żeby wymienić sodowe na ledowe, to jest po to, żeby móc w przyszłości myśleć o dokładaniu tych lamp, no bo w sytuacji obecnej, gdzie już nie mamy na prąd, no to najpierw znajdźmy środki na prąd, zróbmy oszczędności, a później myślmy. Ale ja myślę, panie wójcie, że to trzeba patrzeć globalnie na cały budżet, a nie tylko na same lampy, bo to, co się dzieje obok lamp jeszcze, jakieś różne inne inwestycje, też pochłania jakieś środki, więc no, trzeba znaleźć, wiadomo, że ciężko znaleźć złoty środek, ale myślę, że jest to możliwe. Dlatego my chcemy dołożyć te pieniądze, nie chcemy tego po prostu tylko od gminy. No, myślę, że kilka tysięcy, jakbyśmy zbierali, no to jest jakaś znaczna kwota. No pan jest długo radnym, ja też wcześniej byłem radnym, działam społecznie, no to nie jest tajemnicą, że jak mieszkanie coś deklaruje, czy grupa mieszkańców wkład własny do inwestycji, to szanse tej inwestycji zdecydowanie wzrastają. Pytanie jeszcze. Dziękuję, jest nadzieja. Pan radny Piotrkiewicz. Panie wójcie, dopytują mnie mieszkańcy o światłowody. I czy my jako gmina to możemy jakoś wpłynąć na te firmy telekomunikacyjne albo zachęcić je w jakiś sposób, żeby tą sieć rozbudowywały dalej tutaj na terenie naszej gminy? Proszę Państwa, no, działała firma MGK i działa nadal. Oni mieli grant, program z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. To się odbywało, że tak powiem, poza gminą ten projekt. No więcej szczegółów nie mam, chyba że, no nie wiem, pan sekretarz wychodzi, może pani Justyna by jeszcze kilka słów powiedziała, bo mówię, póki co to firma MGK robiła grant nie wspólnie z gminą, nie w uzgodnieniu z gminą, tylko to po prostu był taki zastany projekt, który oni realizowali. Wiem, że niektóre no, miejscowości były w tym projekcie ominięte. No tak. Czyli my jako gmina nie mamy możliwości, żeby w jakiś sposób na nie wpłynąć, żeby dalej. Bo ja kiedyś się interesowałem, to oni na przykład stwierdzili u mnie w miejscowości, że my w większości mamy stacjonarne telefony i im się nie opłaca tutaj ciągnąć. Ale no nie wiem, ja chcielibyśmy mieć coraz szybszy internet, coraz lepszy. Na pewno wiele osób by się przyłączało do tego. Ja tylko mogę powiedzieć taką kwestię, bo ja miałem do tej pory internet po kablu z Orange'a. I tam w umowie jest, że do 10 mega. Do 10 mega to jest tak jak pasta do zębów, która usuwa do 99% tak, bakterii. Czyli może i dobrze 1, 2 mega być. Tak. Było 2 mega, 2, 3 do 6 maksymalnie. Więc przyjechał taki chłopak tutaj, on okolic Starczyna chyba jest, nie wiem, zamontował mi internet z plusa mobilny i mam w tej chwili 30 chyba 4 albo 36. Ja z Orange mam 30, 40. No. Mhm. Ale mobilny jest dobry, jak jest zasięg. Natomiast oprócz w przypadku, gdzie nie ma pogody, gdzie nie ma zasięgu, to jest kiepsko. No. Ja jestem obecnie podłączony do światłowodu i to jest, nie no, to diametralna oczywiście, no, różnica. Tak? Widać jasne, obraz HD. Panie radny Piotrkiewicz, na stronie Orange'a jest taka zakładka. Mm-hmm. Można tam się zalogować i może każdy mieszkaniec wysyłać takie zapotrzebowanie, chęć do uczestniczenia czy założenia światłowodu. No i proponuję wysyłać. Mamy też. Jak najwięcej ludzi wysyłało, tak? Tak. My też tutaj u nas i pisaliśmy do gminy, pisaliśmy wszędzie, gdzie się dało. No i ogólnie, jeżeli oni zobaczą chęć dużego skupiska, że będzie dużo tych ludzi, którzy będą chcieli zakupić, no to będzie łatwiej. I najlepiej jeszcze, żeby wsie dalej, które też nie mają, żeby one też jakoś weszły w te logowania. I to będzie najszybszy temat. Mhm. Okej. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to zamykamy sesję w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.